Cześć, do niego się i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z jak skryptować w SAP. W tym odcinku pokażę wam jak zrobić takie coś. Siema. Witam, elo. Albo witajcie. Pozdrawiam YouTube. Albo na przykład zmienię rangę. Tak. Przykład na administratorem, a już jestem administratorem, a na przykład na support pisze coś, junior admin napisze coś, a moderator, administrator, na właściciel, jestem właścicielem, mam inny kolor, albo normalny gracz, mam takie coś. No i w tym odcinku pokażę jak to zrobić. Okej, więc zaczynamy. Żeby zrobić taki system, musimy najpierw wejdź do publika o nazwie onPlayerText. Zaraz to zobaczymy, więc nie mamy tu onPlayerText, tworzymy sobie nowy public, który nazwijmy onPlayerText. W nim damy playerID i damy text. Do niego damy teraz zamiast return 1, damy return 0. Ten onPlayerText wykonuje się wtedy, kiedy gracz cokolwiek napisze na czacie. A jakbyśmy dali tutaj return 1, to jeśli wejdziemy na serwer i coś chcemy nam napisać, to się właśnie wykona. Ale jeśli teraz damy return 0, to jeśli coś napiszemy, to się nic nie wyświetla. Ja wam to teraz pokażę na serwerze. Teraz wejdę na serwer. Widzę, że się włączyło. Teraz wejdę na serwer. Jakby się zdziwić, czemu ja tak cicho mówię, to jest czwarta w nocy. Nie mogę spać, więc pomyślałem sobie, chodź, nagraj odcinek, bo po co masz się nudzić? Okej, więc wchodzimy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, teraz się da coś napiszę, na przykład siema, widać, nic się nie dzieje. Elo, bla, 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 nic się nie dzieje, po prostu kompletnie nic. Okej. A co robimy dlatego, iż stworzymy sobie nasz własny tekst, który będziemy mogli dowolnie zedytować, tak? Więc tutaj teraz stworzymy sobie nową zmienną, którą nazwijmy na przykład wiadomość. I tu damy wielkość na przykład 350, powinno starczyć. Okej. Okay. Potem stworzymy sobie nową nazwę, naszą nową zmienną, o nazwie na przykład nazwa rangi. Wielkości 80, wtedy zapisujemy ten cały nasz string naszej rangi. Zrobimy to z tego powodu, iż nie chcemy mieć w formacie, który za chwilę zrobimy, taki długi, funkcję. Po prostu, żeby było nam łatwiej i było bardziej przejrzyście. Trochę się tak dziwnie gadam, jestem troszeczkę zmęczony, ale nie chcę mi się spać. Okej. Następne, albo to porozumiemy później. Teraz tak. Teraz musimy nawet pobrać nazwę tej rangi, więc damy teraz nazwa rangi. To się równa nazwa rangi, którą służyliśmy w poprzednim odcinku. Otwieramy nawias, teraz damy ID rangi, czyli dane gracza. Tam gdzie mamy zapisywane naszą rangę. Czyli prior ID i ranga. Okej, teraz jest napisane, że nasza wiadomość nie została użyta. To jest dobrze, nic się nie stało. Teraz, jeżeli się pytasz, dlaczego nie dam nazwa rangi tutaj, to specjalnie nie dam tutaj, iż to nie zadziała. Jeśli teraz dodamy na przykład takie coś i to usunę, żeby to poprawne i skompiluję, widać, że mamy error. Więc tak nie możemy zrobić, tylko musimy właśnie zrobić nową zmienną i potem musimy do tej zmiennej wpisać nazwę tej rangi. Okej, teraz damy sprawdzania. Teraz mamy tak, if sprawdzamy, czy dane gracza, oczywiście zrobimy to jeszcze inaczej, stworzymy sobie tutaj nową zmienną, na przykład ranga ID, to się będzie równać ranga, będzie dla nam lepiej. Nawet tak, ranga ID jest równa się ranga i teraz mamy na przykład właściciel. To nadal teraz mamy format. Formatujemy naszą wiadomość, size of wiadomość,
Teraz tak. Teraz musimy tutaj dać właśnie, jak nasz tekst będzie wyglądać. Ja sobie pomyślałem tak, że będzie tak, nazwa gracza, potem w kwadratowych nawiasach będzie nazwa tej rangi, potem ID gracza i potem jego wiadomość. Więc co robimy? Teraz mamy najpierw nazwa gracza, czyli %s, którym będzie właśnie trzymał naszą nazwę gracza. Tam sobie tu jest spacja i w kwadratowym nawiasie dam sobie znowu %s, to będzie właśnie nasza ranga. Potem spacja i na przykład w następnym dam tutaj ID, dwukropek i %i albo D, to już nie ma wielkiego znaczenia, może się nawet D albo I dać, ja tam I, dwukropek i tu damy teraz %s, który będzie trzymał nasz tekst. Więc tu teraz damy, czekajcie, ups, coś to popsułem, nie, dobrze jest. Teraz damy tak, nazwa gracza. To jest to, które stworzyliśmy chyba w pierwszym lub drugim odcinku, nie wiem, który już wtedy to już był, Player ID. Po prostu ta funkcja pobiera naszą nazwę tego gracza, zapisując je tutaj, Teraz chcemy, żeby się dodało nasza nazwa rangi. Czyli stworzymy tu naszą nazwę rangi, która zostanie pobrana do nazwy rangi. Czekajcie, nazwa rangi. I to zapomniałem jeszcze dać rang ID. No właśnie. I teraz dodajemy tu nazwa rangi. Tak, tylko że z małej. Nazwa rangi. Potem po przecinku damy teraz ID gracza, czyli player ID. I jego wiadomość, a ta wiadomość zapisana jest w tekst tutaj. Czyli damy tutaj po prostu tekst. Zamykamy to i to wszystko. Czyli co zrobiliśmy? Zrobiliśmy teraz tak, że pobieramy najpierw wszystko, tworzymy sobie nową zmienną wiadomość. Ta wiadomość będzie już miało gotową wiadomość, którą chcemy wyświetlić na czacie. Potem jest nazwa rangi, którą będzie trzymać nazwę tej rangi, tak jak nazwa mówi. Rang ID to już będzie trzymać naszą ID tej rangi, tego gracza. Potem mamy sprawdzanie, czy rang ID, czy ID rangi tego gracza jest równy właściciel. Jeśli jest właściciel, to ma się to wyświetlać. Tak? OK. Teraz sobie to skopiuję. Tam sobie tu na dół i teraz zamiast if damy else if. Możemy oczywiście, możemy dać if, zwykły if, ale damy lepiej else if, po prostu nie chcemy sprawdzać, jeśli to już to się wykonało, to nie chcemy znowu to sprawdzać, bo to nie ma sensu. Więc damy else if, który po prostu sprawia, że jeśli to się nie zgadza, to ma się to sprawdzać. Jeśli byśmy właśnie dali tylko if, to jeśli to się zgadza, to ma potem znowu to sprawdzać, i potem znowu to, i znowu to, i znowu to. To nie ma sensu, możemy to tak zostawić, ale damy lepiej else if. Oznacza to, że jeśli na przykład to się zgadza, to tu już się nie musi wykonywać. A sobie sprawdzać, czy jest ranga na przykład admin. Damy teraz tutaj ranga admin. Zostawię to tak na razie. Po prostu sobie to skopiujemy cały czas, damy sobie tu na dół tyle, ile rang mamy na serwerze. Potem mamy junior admin. Potem mamy ranga moderator. Możemy to zostawić w jednej linijce, ten format, ale robię teraz to w ten sposób, żebyśmy mogli w każdej randze ustawić dowolny kolor. Tak chodzi głównie o koloryzację. Dlatego to właśnie tworzy w różnych ifach, właśnie z tego powodu, że możemy to różnie pokolorować. OK, moderator, potem mamy co? Potem mamy support i potem mamy zwykły else, który będzie zwykłym naszym graczem. Temu zwykłemu graczowi ja sobie tak na przykład dam, że tam po prostu usunę tutaj tą rangę, żeby mu się tam nie wyświetlało. Usunę tutaj tą nazwę rangi z przecinkiem razem, po prostu żeby była tylko nazwa gracza, jego ID i jego tekst. OK, kompilujemy to i widzimy, wszystko jest OK. Teraz mamy problem, że to się nie wyświetla. Żeby to wyświetlić, stworzymy sobie tutaj na końcu, nad returnem, nową funkcję, którą nazwiemy send client message to all. Ta funkcja sprawia, że wysyła po prostu wiadomość na czacie u każdego gracza. Kolor damy -1, bo zrobimy tak własne kolory i damy wiadomość. OK, skompilujemy i to wszystko. I teraz wejdziemy na serwer.
Okej. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy jakiś tam skin, policjant. Okej. Okay. Na przykład siema. Widać, jestem zwykłym graczem, jestem ID 0, siema. I teraz na przykład zmień rangę. Aircon login 1, 2, 3, 5, 6. Zmień rangę 0 i damy na przykład sobie właściciel. Siema. Siema. I widać, jest napisane, że właściciel ID 0, siema. Dam sobie na przykład teraz znowu na junior admin. Elo, co napiszę. Jestem junior admin. Zmień rangę. Administrator. Elo, siema, dupeczki. Widać, wszystko jest ok. Teraz, ale chcemy to pokolorować. Jak to zrobić? Po prostu zrobimy to w ten sposób, że użyjemy kolorów hex jako string. Czyli po prostu przed... Ja sobie na przykład chcę pokolorować te rangi. Tak? Czyli, że na przykład właściciel jest jakiś taki, nie wiem, czerwony, administrator jest taki prawie że czerwony, taki pomarańcz czerwony i tak dalej. Żeby to zrobić, dodamy teraz przed tym %s, gdzie ta nazwa rangi jest, przed tym tutaj. Damy sobie teraz takie wypukłe nawiasy, albo brakiety, albo klamry inaczej też się mówi na to. I color hex. Ja tam już znam na pamięć te kolory hex, ale dla tych, którzy nie wiedzą, jaki kolor jest, jaki kolor hex. Po prostu ściągnijcie sobie z internetu jakiś tam generator kolorów hex. Ja już mam przygotowany taki jeden, znaczy ja mam tam swój zrobiony ze sam skrypty z browsers, color picker, tu mam taki mój color picker. Link macie oczywiście w opisie i no, nie? Okej. Okay. Oczywiście możecie też wejść do mojego dysku i na przykład w przydatne programy ściągnąć sobie ten color picker tutaj, tak, i go odpalać i macie tutaj, dajecie na HTML potem i tu możecie dać kolor albo tu wybrać jakiś kolor i tutaj macie ten gotowy kolor, tak. Jeden z tych dwóch programów możecie skorzystać. Myślę, że ten mój jest taki już łatwiejszy, ponieważ ma też tutaj taki fajny ten i macie tutaj RGBA albo ten razem z definicją już gotowe, więc sobie wybieracie, co tam chcecie, tak? Ja sobie myślałem, że ten mój właściciel dam sobie kolor taki bardziej czerwony, więc dam sobie tutaj kolor czerwony i widać, mamy FF0000, sobie to skopiuję, damy tutaj. Potem damy sobie na przykład, sobie to skopiuję, bo jestem leniwy. Aha, tutaj nie musimy, po tym %s musimy znowu zmienić kolor na biały. Ponieważ kiedy to ustawimy ten jeden kolor, to on będzie działał na każdy ten kolor, aż znowu nie zmienimy ten kolor. Więc ten kolor chcemy tylko ustawić na to i potem znowu na biało chcemy ustawić, żeby to było potem na białe. Ok, sobie teraz to sobie skopiujemy, damy sobie to tutaj, parę razy sobie to wkleję tutaj. Ok, i na przykład ten admin dam taki pomarańcz, coś takiego to dam na to. Ok, no i potem ten junior admin dam sobie, ja już mam zapisane na boczku jakieś różne kolory. Potem moderator, support, ok. I na przykład tutaj, gdzie mamy te ID też, chcemy to na przykład to zmienić, to dam sobie tutaj przed tym procent i jakiś kolor, na przykład dam sobie taki kolor, to jest cyjan, chyba cyjan, nie jestem pewny. Znowu zmienimy kolor na biały. To sobie tutaj wszędzie dam. Kompilujemy, wszystko działa. GMX, resetujemy serwer i zobaczymy. Ok, idziemy na serwer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Siema, widać, jest administrator pomarańczowy, ID gracza 0 jest napisane, na przykład zmień rangę 0, tam sobie właściciel, elo, elo, jestem właścicielem, wszystko pokazuje, kolory, wszystko jest super. I jak dam na przykład zwykły gracz, to piszę siemka i jest
po prostu tylko ID gracza, ponieważ gracze nie mają w ogóle prawa, więc oczywiście żartuję, nie? Nie, że potem były jakieś hejty. I no. Ok, ja sobie to znowu zmienię na kolor aluminium na przykład, tutaj napiszę i jest ok. Ok. I teraz tak, mam takie pytanie dostałem od was, że żeby ten nick gracza, albo żeby tekst tego, co gracz napisał, był też taki kolorowy. Czyli jeśli gracz wchodzi, to on dostaje od serwera jakiś dany kolor. Tak jakbyście na przykład, czekajcie, tam mam tu przykład, zmienię to na to, tam zobaczę coś takiego. Nie róbcie teraz tutaj, tylko wam teraz przykład, o co mi chodzi. Że teraz jak wchodzicie na serwer, to serwer daje wam zależnie od ID gracza dany kolor, tak? To jest fakt. Wam to pokażę. ID 0 zazwyczaj chyba ma taki pomarańczowy kolor, więc tam jeszcze się ma. I widać mam taki kolor. Ten kolor właśnie zależy od ID gracza, tak? I ja chcę właśnie, żeby ten kolor także był właśnie w tym kolorze, tak? Jaki mam. Jak to zrobić? Jest to naprawdę bardzo proste. Teraz na przykład sobie pomyślicie, jest get player color, tak? Ale get player color wydaje kolor RGBA, przepraszam, który nie możemy tutaj użyć. Więc musimy to zamienić na kolor hex. Jak to zrobić? Stworzymy sobie na przykład najlepiej, możemy to zrobić po prostu używając get player color i pewien format, a ja sobie zrobię nowy stok, ponieważ stoki są zajebiste i będziemy to częściej używać i tak, więc zrobimy sobie nowy stok na dole. Tu na przykład mamy nasze stoki. Tworzymy sobie nowy stok, który nazwijmy na przykład get player hex string color na przykład player ID. Ok. Tu damy sobie nowy, stworzymy sobie nową zmienną, który będzie trzymał właśnie nasz format. Będzie to kolor hex. Czyli nasz string hex, który będzie wielkość na przykład 10. Możemy nazwać wyższe 8, a ja sobie dam 10, bo 10 jest fajne. I no. Podamy format. Po formacie damy output nasz hex. Wielkość 10, takie mamy tutaj ustawioną. Potem damy teraz takie coś. Wewnątrz tych cudzysłów, damy teraz takie magiczne znaczki. Procent 0,6x i nic więcej. Teraz damy sobie nowy przecinek tutaj i teraz damy tutaj get player color player ID, to pobiera kolor RGBA tego gracza. A musimy to przekonwertować na kolor hex, więc damy po prostu teraz takie 3 strzałki w prawo i 8. To po prostu przekonwertuje nasz RGBA na właśnie kolor hex, który zapisujemy tutaj, tak? I będzie to jako tekst zapisane. Więc teraz damy return hex. Czyli kiedy damy get player hex string color player ID, ma pobierać po prostu ma pobierać kolor hex tego gracza, zapisując to do tej zmiennej i zwracamy z powrotem tą zmienną, no po prostu zwracamy to. I teraz ten nasz get player hex color damy teraz do on player text. Ok. Stworzymy sobie teraz tutaj nową zmienną. Dobrze, na przykład hex c na przykład, też wielkość 10. To będzie nasz zapisywany właśnie kolor hex tego gracza. Więc tam teraz pod nazwa gracza, nazwa rangi, przepraszam, hex c równa się get player hex string color player ID. I działa. Teraz ten hex możemy używać. Jak to zrobić? Po prostu teraz przed tym kolorem tego gracza, przed nazwą gracza, damy teraz nasze brakiety, czyli nasze klamry i nasz, przepraszam, procent S, tak? Procent S. Mamy tak, procent S,
Damy tutaj oczywiście znowu kolor biały, FF. Teraz sobie to skopiuję. I teraz tam są tutaj wszędzie, gdzie ja to chcę, czyli tutaj i tutaj. Ok. Jako właściciel ja sobie dam po prostu tylko czerwony. FF000. Ok. Teraz tak, teraz ten hex C użyjemy przed nazwą gracza. Czyli hex C, przecinek, nazwa gracza, tak? To zrobimy wszędzie, gdzie tutaj mamy, gdzie to chcemy właśnie mieć. Czyli hex C. A tutaj ten właściciel nic nie będzie, bo mamy, ja tutaj dam po prostu mu kolor czerwony, bo jest czerwony. Możecie to także dać to, jak chcecie. To już zależy od waszego gustu, tak? Ok. Jeśli chcecie, możecie także, żeby jego tekst był na jego kolor. Czyli teraz to, możecie sobie skopiować to, dajcie sobie tutaj do tego tekstu na przykład i ten tekst C dajecie przed tym tekstem. Tutaj, tak? Po prostu, żeby ten kolor tego tekstu zamienił się właśnie też na kolor tego gracza. A ja tak nie lubię tego zrobić, więc tego nie dam. Ok. Więc tak to wygląda. Nawet fajnie to wygląda. I kompilujemy i działa. Teraz wam pokażę. Zobaczymy, czy to działa. Ja wiem, że to nie zadziała, a ja wam teraz pokażę wam dlaczego to nie działa. Idziemy na serwer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Więc tak, napisać na przykład siema i widać, zmienił mi się kolor, ale jest czarny, a nie pomarańczowy. Teraz na przykład zmienię rangę na przykład na moderator, na przykład siema, znowu czarny. Gracz, siema, nadal czarny. A jak dam właściwie to siema, jestem czerwony, bo tak sobie ustawiłem. Ale jak jestem na przykład administratorem, czarny jest. Dlaczego? Jestem czarny. Jest to czarny, nie jest to dlatego, że jestem murzynem. Jest to spowodowane dlatego, iż SAMP ma taki jeden bug, który został dodany chyba w 03X albo Z, albo E, już nie pamiętam, ale jest to po prostu błąd SAMPa, który został dodany. Albo tak jest, bo SAMP Team znowu coś tam zjebał i znowu się i coś popsuły. Ale, nie bójcie się. To jest tego powodowane, że po prostu musimy, żeby to naprawić, musimy po prostu, kiedy gracz wchodzi na serwer, mu ustawić najpierw kolor. Po prostu ten get player color tylko zadziała, jeśli ustawimy mu jakiś kolor najpierw. Tak? Czyli ja sobie teraz weszłem na Wikipedię Sampa, który dodali color fix. Tak, oczywiście link macie w opisie. Dam wam oczywiście też link do koloru, do tekst, do pliku tekstowego, gdzie możecie tam do pastebina to dam jeden z nich, możecie skorzystać, tak? I sobie skopiujemy ten player color, ten kod sobie skopiujemy, tak? Teraz idziemy do naszych tablic, tu są nasze tablice, damy sobie to tutaj na przykład, ja sobie tutaj to fajnie wytabuję jeszcze, żeby to było ładnie, nie musicie tego robić, ale to lubię, bo jest porządek. Ja sobie dam na przykład naprawa kolorów, sobie tutaj dam komentarz. Ok. Teraz tu jest napisane, że do onPlayerConnect należy dać tą funkcję. Więc zrobimy tak. Ok. Teraz wejdziemy do onPlayerConnect i na przykład na samej górze dam sobie ten player color, player ID, player colors. Ok. I teraz wejdziemy na serwer. Czegoś napiję. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Elo. I widać, jestem pomarańczowy. Tak jak wcześniej. Pomarańczowy tutaj. Taki sam kolor mam. Wszystko jest ok. Zmień rangę. Dam na junior admin. Elo. Jest ok. Gracz. Elo. I jest ok.
Jeśli chcecie, żeby ten gracz miał jakiś przypadkowy kolor dostawał, to zrobicie sobie takie coś. W on player con, gdzie jest ten set player color, ten player colors, player ID i % size of player colors. Jeśli chcemy, żeby to był przypadkowy kolor, to po prostu damy, usuniemy sobie to wszystko i damy tutaj random, czyli random to jest przypadek, i teraz się nas pyta o maksymalną wartość. Będzie to właśnie nas size of player colors. I to wszystko. Teraz wejdziemy na serwer, to powinniśmy dostać jakiś tam kolor z tej tablicy. Nie musicie tego zrobić, ale możecie, jak już powiedziałem, to zależy od gustu, tak? Okej. Okay. Teraz serwer powinien mi dać jakiś domyślny, jakiś tam przypadkowy kolor. I widać, dostałem jakiś przypadkowy kolor. Elo. Administrator, elo. I mam ten kolor. Tak. Teraz znowu na przykład zasetuję serwer i wejdę na serwer. I znowu powinienem dostać inny kolor. Wszystko jest przez przypadek dodane. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Elo. I dostałem znowu jakiś tam kolor. Widać to? Tak, widać. Taki bardziej zielony to jest kolor. I no, wszystko jest ok. Teraz taka jedna uwaga. Z tymi kolorami nie przesadzajcie, ponieważ jeśli przesadzacie z tymi kolorami, czy, znaczy powiem to w ten sposób. Kolory zajmuje także miejsce i to sporo miejsca. Widzicie tutaj, ile tego miejsca już zajęło. I jeśli teraz na przykład napisamy na czacie jakiś tam długi tekst, Enter, widać, nic się nie wyświetla. To właśnie z tego spowodowane jest tych kolorów, tak? Czekajcie, ile tu mogę napisać? O, tyle mogę max napisać. Wiem, jest to nawet dużo i można to napisać. Ale to jest po prostu spowodowane, jak już powiedziałem, z tych kolorów. Momencik. Ok, jestem z powrotem. Więc ja wam bym proponował, żebyście usunęli ten jakiś tam kolory, jakie nie potrzebujecie, czyli na przykład ten ID tego gracza. Usunąć te kolory. Po prostu, żeby nie było za dużo tych kolorów, żeby po prostu zaoszczędzić trochę miejsca, bo niestety to też zajmuje miejsca. Też bym mógł usunąć, ale chyba to zostawię. To już chyba raczej zostawię. I no, czekajcie, to też już usunę. Ta ID. I no. A teraz jak wejdę na serwer, to ten kolor ID już nie będzie. Ale żeby to wiedzieć, co może też inaczej zrobię, że usunę ta ID. Bo to będzie chyba jasne, co to jest. Im więcej tutaj po prostu zaoszczędzacie tych kolorów, albo trochę miejsca, tym więcej gracz może napisać, tak? I że to będzie troszeczkę lepiej. Bo ja też nie lubię wchodzić na serwer, napisać na serwerze, jaki chujowy serwer mają, a potem się okaże, że nie mogę tyle napisać, bo na czacie w chuj kolorów mi tam dojebali, ja to nie mam ochoty na to. Na przykład teraz coś napiszę i widać, mogę coś napisać. Nawet sporo, jak widać. O wiele więcej. Widzicie? Patrz, ile mogę napisać. O, tyle mogę napisać max. Tyle mogę wcześniej, co tutaj było tutaj, albo tutaj. Tu jest z nich. A tyle teraz mogę napisać. Trochę więcej, ale jest mi się, że lepiej. I no to wszystko na ten odcinek. Był to troszeczkę taki krótszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widać, nie było to takie ciężkie. Zmień rangę 0. Gracz, elo. Też jest ok. Jak już powiedziałem, no, mam nadzieję, że wam się spodobało. Like, subscribe.
dajcie w dzwona, żeby po prostu nie przegapić żaden odcinek, bo YouTube znowu się zmienia co chwilę i nie pokazuje filmikom czasem. Nie wiem, co zgrane z tym YouTube. Więc dajcie w dzwona, żeby to ucieszyło. I no. I się zobaczymy w następnym odcinku z jak skryptować. Sam jedę teraz spać, bo już jest 5 rano. I no. Cześć!